Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski i skomentuję dla Państwa dzisiejszy mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Przed nami ciekawe starcie w trybie FIFA Ultimate Team Squad Battles. Zapowiada się bardzo interesująca gra. Jestem bardzo ciekaw przebiegu dzisiejszego meczu. W tych rozgrywkach trudno się nudzić, bo w każdym starciu możemy oglądać inne podejście do składu i taktyki. Miejmy nadzieję, że również tym razem przełoży się to na spotkanie pełne fajerwerków. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Klasyczna wersja 4-4-2. Podział zadań zrównoważony, a każda strefa boiska obstawiona w zasadzie równomiernie. A przewagę w obronie albo w ataku zapewnić mają mobilni zawodnicy drugiej linii, na których barkach spoczywa być albo nie być akcji ofensywnej. Czas na skład gości. To dość konwencjonalne 4-4-2. Tak dobrze znane wszystkim kibicom. To prawda, choć w dzisiejszych czasach częściej chyba stosuje się wariant z pomocnikami w czworoboku. Tutaj stoją w linii i myślę, że środek nie będzie się zbyt wysoko zapuszczał. Pokazują mu się partnerzy. Zobaczymy, co teraz zrobi. Idzie do przodu. Zablokowany strzał. Krótko rozegrali rzut rożny. Zobaczmy, co zrobi. Co teraz zrobi? James! Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę. Jednak o dziwo nie pokazał kartki za faul. Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie. Uznał, że rzut karny wystarczy. Broni ten rzut karny. Bramka z rzutu karnego powinna być formalnością. Właściwie wykonane nie daje bramkarzowi żadnych szans. On zmarnował tę okazję i jak widać nie może tego przeboleć. Następnej może nie być. Może coś z tego będzie. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. To zagranie dobrze rokuje. Tak, tak, jest gol! Ta bramka to dla kibiców na pewno bardzo miłe zaskoczenie. Na trybunach mamy teraz szał radości, no ale mają powody. Prowadzenie w takim meczu to nie byle co. I mamy otwarty. To może być wyrównanie. Ofiarny blok. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dobrze odczytał intencje rywala. Bridge. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Martin Kelly. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Eric Lamela. Lionel Messi.
Ciekawe, jak to rozwiąże. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Będą szukać teraz okazji do kontry. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Będzie chyba podawał. Alejandro Gomez. Gomez! Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście, od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Ależ niesamowity atak obrońcy. Doyle. Ma sporo możliwości. Daleko wybijają. Acosta. Joaquin Correa. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Świetnie teraz na wolne pole. Ma dobrą okazję do strzału. Gol! Czekaliśmy na niego. Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Musi uważać, rywal blisko. Pięknie go dostrzegł. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Messi. Przesuwa się w stronę bramki. Tracą piłkę. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? O, no niewiele mu zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Martin Kelly. Przeciwnicy przejęli. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Eric Lamela. James. Ajaj, piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Pięknie, prostopadle. Messi. Co teraz wymyśli? Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Krótko do kolegi. Co teraz zrobi? No tak! Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Piłkę przyjmują rywale. Świetny przegląd pola. Niezłe dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale nic z tego. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Szansa na oddanie strzału. I piłka w rękach bramkarza. Ależ przeczytał to jak profesor. Teraz napastnik cofnął się głęboko, by pomóc w rozegraniu piłki. Joaquin Correa. Zbliża się do pola karnego. Minął teraz obrońcę jak chciał. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Gomez. Piłka idealnie za plecy obrońców. Jest okazja do strzału.
No nie wierzę, z bliska to powinien być gol. Zupełnie nieudane uderzenie, zabrakło zimnej krwi. Szkoda, bo ta sytuacja zapowiadała się całkiem ciekawie. Oby to się... Jest 2-1 po pierwszej połowie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. Zablokowany strzał. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Tak, tak, jest gol! Ta bramka to dla kibiców na pewno bardzo miłe zaskoczenie. Na trybu. Mamy bramkę, wyrównanie, a jest to właśnie... Rozpoczynamy drugie 45 minut. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Jest groźnie, może strzelać. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Martin Kelly. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Piłka dośrodkowana. Bramkarz ruszył do piłki i ubiegł rywali. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Pięknie go dostrzegł. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Skutecznie interweniował i oddalił zagrożenie. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Martin Kelly. No i strata piłki. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Eric Lamela. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. I mamy bramkę. I to jest, proszę Państwa... Państwa hat-trick, niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Martin Kelly. No, może coś z tego będzie. Doyle. Okazja do dośrodkowania. Obrońca blokuje tę centrę. Tracą piłkę po tym podaniu. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Messi przed szansą. Gol! Cristiano Ronaldo! Doskonale to zrobił. Bez dwóch zdań. Widzimy w powtórce, że jest to prezent dla rywali, ale na prezenty trzeba zasłużyć. Ta sytuacja będzie się dziś śniła bramkarzowi. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Number 7, Cristiano Ronaldo. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Niewykorzystana okazja z rzutu rożnego. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Niestety strata piłki. Messi. Eric Lamela. Joaquín Correa. To zagranie dobrze rokuje.
Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie, dobra interwencja. W ich wykonaniu oglądamy dziś jedną świetną akcję za drugą. Ile jeszcze stworzą? Widać, że mają dziś głód goli i ciągle im mało. Sytuacja wciąż groźna. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Co teraz wymyśli? Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Martin Kelly. Doyle. Ma piłkę, co teraz zrobi? Zostawił za sobą trochę boiska. Wrzuca na środek. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Ładnie się znalazł na skrzydle. Lionel Messi. Ronaldo. Ciekawe, jak to rozwiąże. Zgadzam się z decyzją arbitra. Był spalony. Wprawdzie minimalny. A więc mamy zmianę. Świetny przegląd pola. Ładnie rozegrany rzut rożny, ale koniec końców nic z tego. Lionel Messi. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Hakim Korea. No niestety, niecelnie. Najwyraźniej trener przygotowuje zmianę. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. No, wraca dość głęboko po piłkę. Ależ okazja Messiego! Bramkarz sięgnął piłkę, brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. No, znakomicie przeniósł nad poprzeczką. I mamy kolejny rzut rożny. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Oj, naprawdę niewiele brakowało, ale zaczną od bramki. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Gol! Cristiano Ronaldo! Doskonałe zachowanie pod bramką rywala. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klas jest ogromna. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Do końca meczu już tylko 7 minut. Acosta. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Postanowili rozegrać to krótko. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Cristiano Ronaldo trafia dzisiaj po raz trzeci, zdobywając hat-tricka. Świetny występ portugalskiego napastnika. Kapitalna interwencja. Może uderzać na bramkę. No tak strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Lionel Messi. Messi przed szansą. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. To musi być bramka. Ronaldo strzela. Bramka! Udało się, brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. Ależ go wypatrzył. Messi.
Leo Messi strzela, ale świetnie zablokował. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Przeciwnicy złapali Messiego w pułapkę offside'ową. Zabrał mu tę piłkę. Gwizdek i koniec meczu. Co sądzisz o tym występie Cristiano Ronaldo?